Dobry wieczór Państwu. Ten jeden dzień w roku hala Gizo w Dębnie staje się areną. Zawodnicy z całej Polski, wywodzący się z różnych stylów walk, przyjeżdżają, by sprawdzić swoje umiejętności, siłę oraz charakter. Walki będą toczone w dwóch formułach. W formule boksu oraz K1. Dzisiejszego wieczoru będą mieli Państwo okazję zobaczyć aż 12 walk. Ta gala nie odbyłaby się, gdyby nie organizatorzy. Wielkie brawa dla Michała Matysiaka. Michał jest założycielem fundacji WF. Fundacja, której głównym celem jest edukacja dzieci, dorosłych oraz seniorów z zakresu promocji sportu, zdrowego życia oraz szeroko rozumianego rozwoju osobistego, edukacji finansowej oraz nauki języków obcych. Głównym źródłem dochodów fundacji jest organizacja eventów sportowych. Całość zysków z dzisiejszej gali zasili konto fundacji. Oczywiście gala nie odbyłaby się bez naszych sponsorów. Klub WF Kostrzyn, nowoczesny klub fitness. WF Fight Klub Sportowy Walki. Intermarché i stacje benzynowe Intermarché. Targowisko Giełda Słubicka. Hotel Natura Słońc. Sakura Sushi Dan, japońska restauracja w Dębnie. Kontener Serwis, Paweł Kusy. Hotel Bastion, Kostrzyn nad Odrą. Pasja Barber oraz Salon Piękności, Kostrzyn nad Odrą. Senkwist, produkcja opakowa. Panie i panowie, ja nazywam się Marcin Szatan i zapraszam na trzecią galę WF Fight Night w Dębnie. Wielkie brawa. Pierwsza walka dzisiejszego wieczoru w formule K1 w kategorii do 52 kg. Walka zakontraktowana na 3 rundy po 2 minuty. Przed Państwem w narożniku czerwonym reprezentant klubu Dragon Gorzów oraz WF Fight Kostrzyn. Przed Wami Igor Stępni. Mocno poruszam przed siebie i jesteś droga, a same śni. Nigdy się nie odda i twoją drogą nie ma mi czasu, on zawsze chodź sobą. Mocno poruszam przed siebie i jesteś droga, a same śni. Nigdy się nie odda i twoją drogą. Jego przeciwnikiem w narożniku niebieskim reprezentant klubu Dragon Gorzów, przed Państwem Adrian. Thank you.
Wielkie brawa! Zwycięzcą walki przez nokaut w trzeciej rundzie zostaje Adrian Podejko! Wielkie brawa!